Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Pixelmon Areny z Hunterkiem Eldo. I oczywiście tradycyjnie wcześniej u Huntera pokazał się odcineczek z dokładnie tej samej mapy, moi drodzy. U mnie jest troszeczkę później, więc zapraszam was do obejrzenia pierwszego odcinka z tej oto mapy. I chyba każdy już zasady dokładnie zna, co mamy robić. Na tej arence mamy 3 mecze, ten kto wygra 2 mecze, ten wygrywa. Prosta sprawa, trzeci meczek jest albo do rozstrzygnięcia walki, albo do dobicia przeciwnika. Także zobaczmy, co my tu mamy. W końcu doczekał się nasz Maciek, kochaniutki nasz sponsorek, doczekał się swojej mapy. Maciek 1141 zrobił kupę dobrej roboty. Słuchajcie, tutaj mamy jego tutaj postać, a to są nasze dwie postacie. Jest przepięknie ta mapa zrobiona, bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo fajna. Tak, tutaj mieliśmy nasze rzeczy, które już sobie pozbieraliśmy. Tam był jakiś armorek podstawowy, który aktualnie już mamy założony, jakieś mieczyki i tak dalej, i tak dalej. Tu musieliśmy podostawiać parę pecetów i ogólnie tak. Witajcie w mapce do Pixelmonów. Aktualnie jest jedna arena, lecz kolejne będą się pojawiać od czasu do czasu. Przy otwieraniu Pixelmon Lucky Blocków trzymajcie się blisko lobby lub jakiejkolwiek areny. Pozdrawiam i życzę miłej zabawy. Dobra, wszystko jest chyba przeczytane, więc możemy lecieć, kumpel. Pojadymy. Dobra, przechodzimy sobie tutaj na arenkę, trzeba time zmienić tutaj, to nie ma problemu. Zrobimy sobie dzionek i gitara siema. Tutaj już mamy pozostałości po ostatniej naszej walce, także są tu jakieś dziwne szurajny i tak dalej, poryspione, ale na to nie trzeba zwracać uwagi. Kompletnie. Tak, dokładnie. Nie ma po co. Zaczynam z grubej rury, naprawdę, z grubej rury. O, ja też z grubej rury zacząłem, od TNT. Wywaliłem połowę wyspy, człowieku. Dobrze, że o rękę nie zahaczyło, bo był przy połegze. To może odejść trochę dalej. No, odejdę, odejdę. O, no to niezły. Tutaj muszę przyznać, że... O, też TNT mam! Motherfucker, to było niezłe. Ty, no ja nie mogę wydropić poka. Halo, sąsiad, weź na wyłoś. Pyk. No halo, co te Lucky Blocki pijane jakieś? Stary, nie mogę Pokemona wydropić z tego. O. Chodź tu, sąsiad. Dobra, najsik. Dobra, myk. Zrobione, gotowe mam. Dobra. O, jakąś wieżkę. No gdzie mi uciekasz, ty gnido mała? A ty widzę, że też szaraj natrafiłeś. Tak, ale to wcześniej już trafiłem, wiesz? Myk. Ty no, jakie kasztany mi lecą, człowieku. I żeby było śmiesznie, to dokładnie poleciał mi kasztan. O. Ja pierdykam, kumpel, ale dostanę w dupę. No spokojnie, jeszcze uważaj, bo ja tutaj jeszcze mam. Okej. Dobra, wszystkie. Idę do ciebie. Dobra, to ci tepam. O, super. Myknięte. Tutaj mamy wejście na górę do areny. Tak, takie śmieszne rzeczy. Dobra, to co, ja sobie tylko wymienię tą moją Chikoritę podstawową. No, powiem ci tak. Nawet nie mieszam, bo nieważne co mi zabierzesz, to jestem w dupie. O, także ja trochę pomieszam. Chodź, kumpel, wybierz sobie jakiegoś Pokemonika i lecimy. Dobra, to ja wybieram numer... 5. No dobra, masz. Kasztana. Kasztana. To jest shiny? Nie. Nie, to zwykły. Czwóreczkę. Jak? 4. Boże, dlaczego? Jak? A jednak samo, że szansa. I to znowu był twój najlepszy, nie? Tak. Stawiam. To był mój najlepszy Pokémon. Mówię, tak jak ja zawsze wam powtarzam, ja jedynie mogę pokonać Huntera, gdy będę miał jakiegoś maksymalnego farta. I jak wiecie, ja jestem szczęśliwy, jeśli chodzi o jakiekolwiek giereczki, więc są duże szanse, że... Jesteś straszny po prostu. Dobra. Dlaczego ty mi takie rzeczy robisz? Masz tam, moc lapa cię. Opluję tutaj lekko. Nie wiem, co robi Fairwind, nic nie zrobił w sumie. Tackle. No, masz 5 level Cotoni, także no nie masz się to sobie za bardzo, wiesz, przejmować tym, że wygrasz. Chociaż tutaj, Seedot, kasztan. Ja cię taklem tu, po kasztanie cię poklepę. Dobra, to Swinub kontra Swinub. O kurczaki. Powder Snow. Nie wiem, czy Mad Bomb był dobrym wyjściem tutaj. Ziemny atak to jest taki średni. No, raczej normalne to powinienem walić, nie? No. Powder Snow? Ewentualnie taki, tak, jak ja, właśnie lodowy, no. Dobra. Też spoko atak. Dobra, jest 16, poziom pokonał. 19, także... Dobra. Ponytka. Jaraj się.
To się pojarałem. Dobra, to teraz może Zampharosa. Ha! O, tu już takiego powiem ci całkiem konkretnego, żeś tego. No dobra, to powalczone. Powiedz mi, jakie na elektryczne, jaki Pokémon był dobry? Ziemny. To do, zobaczmy tak. Sandslash. Nie mam Earthquake'a, trochę lipa, ale mam Rollouta, więc Rollout'em mogę spróbować się domyknąć. Rollout jest kamiennym atakiem akurat. Aj, to nie za dobrze. Jest sparaliżowany jeszcze. Oj, nie pomyślałem. Dobra, to i gdzie jeszcze jeden atak musi wejść. Dobra, chociaż możecie się udać się zatruć. Jeden. Zatruj go, nie, no proszę, nie, nie, come on. Nie zatrułeś. Dobra, to lipa dupa. Dobra, teraz żeby cię pokonać, to muszę mojego Klinklanga puścić, którego ci zabrałem. Dokładnie. No i to też jest ciężkie. Powiedz mi, Shift Gear i Gear Grind. Mam dwa takie... Gear Grind atakuje, bo sprawdzałem przed tym. Dobra. Oj, to całkiem konkretnie atakuje, z tego co widzę. Mm-hmm. Dobra, mykaj ty, Ampharosie. Teraz pytanie, czy masz coś jeszcze lepszego? Torterra. Nie masz Levitate'a, prawda? Nie, nie mam. Mam Magnetic Fluxa, Zap Cannon i Shift Gear. Znaczy nie, chodzi mi o umiejętność, czy Klinklang ma, czyli że Levitate to jest coś takiego, że ziemne ataki na niego nie działają. A to nie wiem. Ale zobaczmy, zobaczmy. No ja wybrałem... Łooo, powalczone. Huhu! Clefairy. Metronom. Jedyne co mi zostało tak naprawdę. Paraliż. Serio, trafiłeś mnie z Zap Cannona? A ile to jest szansa na to, że my tym... 50%. Nie, no to kurde, pół na pół, kumpel. I Gear Grind, dobijanet. Twoim pokiem cię wydymałem. Opowiedzieć, jaki miałem resztę Pokémonów? Miałem Beedrina na 10 poziomie i Anorifa na 25. Także gdybyś mi pokonał Klinklanga, to reszta to by było na pierdnięcie tak naprawdę. Patrzcie tutaj, jak wygląda ta arenka. To mamy wymieniarki, TP Hunter, TP Diabeł. Czy jesteś tam z tyłu tej areny? Ja jestem i poszedłem sobie wyrzucić Pokémony. No dobra, spoko, spoko. Tylko tak się przyszedłem dookoła, byłem ciekawy, czy coś tu dalej jest, ale nie, chyba nie ma, także jest okej. No dobra, no to pierwsze dostałeś na pyrę, kumpel. Ja nie wiem w ogóle, co to się dzieje, no. Coś strasznego. No naprawdę, bez żartów. Ja ci chyba muszę przestać podpowiadać, bo ty za dobry się powoli stajesz tę grę. Bo ja używam randomowe ataki, kumpel. To jest, wiesz, tam siła no name'a tak zwane, wiesz, to sobie używasz cokolwiek. Ja Dobra, pierwszy wleciał całkiem nieźle, powiem tak, miałeś już tego Pokemona. Drugi wleciał, no, miarę. Całkiem fajny Pokémon, ale na małym levelu, więc troszeczkę lipa. Dobra, tutaj złapałem kolejne dwa i jeszcze potrzebuję dwóch. Dobra, ja mam dopiero dwa. O kurczaki pieczone! To jest niezły Pokémon. Ten jest kasztaniarz straszny, prawie pobiłem twój rekord w levelu najniższym, także... Ja powiem ci tak, najniższy, znaczy najwyższy mój poziom to jest 36. To mój 10 leveli wyżej. Muszę ci ukraść. No jak mi go nie ukradniesz, to może... Okej, nieważne, to mam dwa takie na dużym, także... dobijaj mnie jeszcze. No 2 do 6 masz szansę, że mi skubniesz coś w miarę ogarniętego, a jak nie, to cię dobijam. Dobra, teraz będzie jakoś trzeba tak umiejętnie rozłożyć, żeby rzeczywiście nie skubnął tych poksów ode mnie. Ja też sobie tam porozkładam. Tego świnuba to trzeba podmienić. Dobra, to zrobimy sobie tutaj i tego... Dobra, mam trzy na 40 poziomie, także... Trzy na 40 mówisz? Tak, powyżej 40, no. Dobra, to ja jestem gotowy. To wybieraj, jeszcze raz ci dam, bo jak dostałeś na pyrę tak chamsko ostatnio... Nie, to... teraz ty wybieraj, teraz dobra, to chcę kumpel trójeczkę. Kur... O nie! Proszę teraz piąteczkę. No, nieźle. Dobra, no ale w miarę fair trade, nie? Bo tam brałem ci troszeczkę lepszego, ale... Miałeś na tym Pokémonie za ataki. Jezu, jakieś gówniane pewnie. Jezu. Dobra, dawaj na arenę, kumpel. Co ja ci tym zrobię? Jak ja ci... Zobaczysz, co ja ci tym zrobię. No, dawaj, rzucaj Pokémona. Myk! Katepi na drugim, na bogatości, trzecim, na trzecim, sorry. Na trzecim. Masz tam, cię pacnę w głowę. O, to cię pacłem? To niezła walka tytanów tutaj. Shingeki no Kyojin. O, zmieniam Pokemona przez przypadek. No trochę lepszego. Mix kwiatka.
Dobra, to teraz tego użyję. Oj, i tu mnie wydymasz i to mocno. Chyba, że tym trafię. Nie, masz tak mocno ten... Jest. Sparaliżował, kurde. Magical Leaf, sparaliżowany. Spróbujmy tym. Clear Smog, co robi? Ujojoj, siadło. Dobra, staty zostaje wyelemelowane. Myk, Magmortar leży. Leafstorm pociśnięty. Dobra, ale to dobrze, bo Leafstorm obniża ci za każdym razem mocno Special Attack. O, to nie wiedziałem. Ajej, Stunspore na ciebie nie działa, przecież to jest gras. No dobra, to mój Bellosom niestety jest chyba wyautowany. 10 HP już zabrałeś tym atakiem. No teraz dobra, to już teraz tym Leafstormem już muszę cię docisnąć tutaj do końca, tak jak się będzie dało. Coraz mniej HP będę ci zabierał, ale... I tak resztę bym ci nie zrobił tym Sceptile'em, nie robisz. Trafić w ogóle, właśnie mi? Widzę, what the fuck! Ty, co jest?! Dobra, brawo, kumpel, pierwszy atak. Ty, jeszcze cię dobiję tym. Nie, dobra, zdechło. Udało się. Czy bym mógł cię tu zaatakować tak, żeby... No, spróbujmy tym. Trochę mały level, ale... Inferno. No, tak myślałem, że może być trudno. A jednak udało się! O Boże, nie wybrałem tego Pokemona. Oho, pomyłeczka poszła jakaś? No... Ty, level dostałem. Ale jakiś gówniany i tak. Spróbujmy tym i z tego. Łuper, okej, to skracza ci walne tutaj. Ty, jeszcze cię zabiję! Nie. Ja pierdykam! O, stary! Dobra, to już muszę wygrać. Voltorb, no tak, no ty to wygrasz, no bez przesady. Ocz. Nie, i tak bym ci za dużo nie zrobił tutaj. No dobra, kumpel, ale na spokojnie, to jeszcze ci tak podejdę do sytuacji, jeszcze nie będę rzucał tych lepszych Pokemonów. Zrzućmy sobie Ralca, Confusion. Weźmiesz na strzała? Nie wziąłeś. Ale no tak, ja Confusion za dużo ci nie zrobię. No ale dobra, myk, teleport, przecież to nie zadziała, XD. I teraz mam dwa psychiczne Pokemony, kumpel. Jeden Fairy. Tym mogę to co jeden nieco zrobić. Pogrom, padłem. Jeszcze miałem tego Girafariga twojego, ale no. Panie, jak tak można? No to GG, Hunterku. No to teraz tak ma... bez gumy jeszcze, no. No, nie dosyć, że cię okradł, złodziej, Polak, to jeszcze złodziej. Kurwa! Jak to tak można? No. Dobra, to w takim razie spróbuję złapać kolejne Pokemony, mam nadzieję, że tym razem mi się uda. No jakąś honorową rundę byś mógł wygrać trochę, bo siara, kumpel. Dzięki. Master of Pokemon, Hunter Bright na mikrofonie tutaj. Tak. A kopany w dupę jest konkretnie. Dobra. Ostatnie łapando. O Boże! Ja muszę zobaczyć rozmiar tego Pokemona. Co, jakiś gigantyczny? No czekaj, właśnie. To idzie, tu jest Enormous, największy rozmiar. Ty, to ja też chcę zobaczyć. A duży ma level? 8. Aha, no to możesz mi go pokazać, to raczej nie powinno być przypału. Zara. O, cześć, szkoda, że taki mały poziom, ale bardzo fajny Pokemon. Dobra, ja już mam swoją szóstkę. Ty, no ja nie mogę z tych... O, fajny. O, szkoda, że takie levele. Ty, no nie to mogę wydropić. To jest najniższy poziom u mnie. No, to losowanko było zdecydowanie lepsze, jeżeli chodzi o poziomy. Ja wydropiłem trenera na 35 XD. Jak? Trenera na 35. Game mode 1. Poczekaj, bo to jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Okej. Jakiś coś redstone'owa, jakaś baza mi się... Znowu Shrine mi się zespawnił, ja pierdzielę. To jest ciekawe. Tutaj, o Jezu, beznadzieja. Dobrze, ja muszę sobie Lucky Blocki dodać, bo mi się skończyły. To jest zarąbiste, to od razu tego użyję. Jezu, jakie ataki śmieszne. Czyli jednak mówisz, że będzie ratowany Honor troszeczkę? Nie. Nie będzie? Nie będzie. To zobaczymy, bo ja mam naprawdę do dupy Poki i w ogóle zacznijmy od tego, że nie mogę ich łapać Pokemonów, bo mi w ogóle nie wypadają, ale... O, dobra, teraz coś zaczęło lecieć. Ale mam beznadziejny Poks ogólnie. Więc jest spora szansa, że coś tam ugrasz, kumpel. No dobra, teraz na koniec spadły dwa takie w miarę ogarnięte. No to mów kiedy tepać. No to dawaj już. Myk. Dobra, pokaż mi go. I to zamiast mojej Chikoritki. No i jest jeszcze szansa, że mi skupniesz jednego z tych. Patrz.
Poczekaj. Nie. Patrz. No. Ja pierdykam! Ty zostaw mnie, kasztanie! Pa, jak mi gryzie po stopach. Dobra, o. Jaka wielka! Taki wielki blob. Jaka piksele. Jaka ta obroża, pa. No. Ona jest większa niż ten jeden pigmi, którego widzieliśmy wcześniej. No. What the fuck. Dobra, dawaj. Dobra, wybieraj. Daj mi dwójeczkę. Tak, myślałem. Że ci najlepszego skubnę? Ale on nie ma takich aż dobrych ataków. No dobra. Jest spoko, ale nie ma dobrych ataków. Statystyki też zerosowe. Daj mi proszę ja ciebie szósteczkę. Ja pierdolę. Staram się utrzymać ten family friendly content jak najbardziej, żeby ci... Spoko, właśnie mówisz do diabła, stary, ja nie jestem family friendly. Jak chcesz sobie zakurwić, to nie ma problemu. Jak to kurwy nędzy można coś takiego człowiekowi zrobić? Chodzę do pracy, płacę podatki, płacę ZUS, kurwa. Przychodzi diabeł, śmierdzi dupiec i wszystko kradnie. Złodziej. Masz, hop. Larvitar, no super, świetnie. Zabrałeś mi trapincza mojego najsłabszego boksa, jakiego miałem. Bardzo mi z tego powodu smutno. Wiem, a ja się bardzo z tego cieszę. To jest po prostu chore. Takich rzeczy się nie robi. Ja najgorszemu wrogowi bym... Dobra, masz ja mówię, kamienia w czapkę. Ło! Wow. Masz czapkę. Ło, 15 poziom. O, jest. Politoet. Hipnozis? Nie wiem, czy to coś robi. Atakuje? Nie. Nie trafiłeś mnie. Nie, jak mnie nie mogłeś trafić? Dobra, bablem cię tam pocisnąłem. Chociaż nie powinno to do ciebie za dobrze zadziałać. Tak może. Może uda się. Ty, hipnozis coś robi? Tak, hipnotyzuje. Tylko nie trafiłeś widocznie, nie wiem dlaczego. 5 razy mi uderzyłeś. Co ty gadasz? Stapa. Zobaczymy ile zabierze życia. Niby podwójne uderzenie, a cię 5 razy trafiłem. O ty dziadu, zatrułeś żabę? Zatrułem żabę. To nie codzienne rzeczy. Żaba jest mi zatruta. Dobra. Sleep, ziomek. Masz jeszcze raz. Dostaniesz w czopkę. Znowu 5 razy. Widzisz? I'm the lucky man. Ale ty mnie zaraz zabijesz tym poisonem samym. Dobra, jeszcze raz w czapkę dostaniesz. 2 razy teraz cię uderzyłem, to mniej dostaniesz. Ty no dawaj, żaba, nie padaj! No, uśpił rybę. Co my tu zrobimy? Może to. Octieri. I tutaj spróbuję... No i dobra, tutaj ja mam dyntkę. A spróbuję jeszcze to zrobić. A nie zdążę, tak myślałem. No dobra. Bo uspałem go jednak, lol, trafiłem. Haha! Jeszcze przedłużeniem, uderzenie musiałem cię tu uspać. Dobra, to rzućmy to. Kurde, grotyl. Może z tego. O, obudziłeś się. O, ty dziadu. To może być problem. No. O, nie trafiłem teraz. Może z tego? Trochę tam próbujmy trafiłem. Się jakoś tam odleczyć jeszcze od ciebie, chociaż nie, no Razor Leafa lepiej tu rzucać. No nie, no panie kochany. O! Sąsiad, no. Posprzątanet. Dobra, to teraz tu. Posprzątanet. Faros. Może coś. O, gryzę cię w piętę, dostaniesz zaraz. Nie masz podtypu ziemnego, dobra. Kolejny. Teraz... A jakby tego espiona użyć na ciebie? Jak myślisz, że będzie to dobry wybór? Dobra. Power swap, co on to jest? On, nie wiem nawet w sumie chyba. Wiem, że Swift na pewno jest takim ataku... A, zmienia ataki specjal atak u mnie. Całkiem konkretny atak chyba, nie? Dobra, quick attack. Za dużo ci nie zrobię. Tego Swifta spróbujmy. Coś tam walnęło, ale nadal ciężko. O, nowego ataku się uczę, Power Jam. O nie, to jakiś dobry jest pewnie, stawiam. Kamienny atak. Slowpoke. O, Thunder Punch akurat na tego to jest, będzie spoko. Water ataki na ciebie to tak 2 na 10, nie? Nie, na pewno nie będą połowy zadawały, tylko będą normalnie. Aha, dobra. Spróbujmy Water Gunem. Tak no ty mam parosem, możesz mnie pocisnąć, powiem ci. I mnie pociśniesz. Spokojnie. Wigglytuff jeszcze 37. Tak, cisnę dalej tym atakiem. Dobra, leżysz. No jeszcze ten mi został. I tutaj mam taką lipę dosyć. Nie masz lipy, tak wygrałeś. Wygrałeś, nie mam żadnego, wszystkie normale mam. Dobra. Nie mam żadnego ataku, który mógłbym cię uderzyć, stary. Teraz zróbmy tak. Bo Hunter działa w ten sposób, że musisz mieć jakiś, jakiegoś typu, nie? Damage. Inaczej nie dostaniesz. Tak. No, nie to wygrałeś. Normalnie. No to GG, dobra. No uratowałeś honor. Uratowałem honor.
Chociaż tyle, kumpel, chociaż tyle. No dobry meczek, no co mogę rzec. Się udało. No dobra, moi drodzy, to pamiętajcie o tym, że macie wcześniejszy odcinek u Hunterka, także zapraszam was do niego. Oczywiście link macie w opisie, także zachęcam was do zajrzenia, co tam się działo u niego na odcinku. On jest tam z 1,5 godziny, 2 godziny wcześniej u Huntera był odcinek, także możliwe, że już go oglądaliście. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o tym, że jak chcecie nam przesłać jakąś mapkę, to wysyłajcie oczywiście na maile Maćkowi. Dzisiaj dziękujemy za podesłanie mapy. Jest idealna mapa, naprawdę bardzo, bardzo ładna. I trzymajcie się do następnego odcineczka. Siemano.